Steczkowska ostro o występie Luny. Nie zostawia wątpliwości. Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Nic więc dziwnego, że gwiazda postanowiła wypowiedzieć się na temat występu 24-letniej Luny. Artystka wsparła młodszą koleżankę. Za nami pierwszy półfinał 68. Konkursu piosenki Eurowizji, który w tym roku odbywa się w Malmö. Jako szósta wystąpiła nasza polska reprezentantka Luna z piosenką Det Over. Dziewczyna zaprezentowała nie tylko piękny utwór, ale zrobiła również znakomite show, które z pewnością zapamiętamy na długo. Niestety ambitna Polka nie przeszła dalej. Okazuje się, że Justyna Steczkowska ma dla 24-latki kilka przydatnych rad. Justyna Steczkowska ma dla Luny kilka rad. Justyna Steczkowska została zapytana przez dziennikarzy portalu plejada.pl o to, co powinna zrobić Luna, jeśli nie uda jej się przejść dalej. Doświadczona wokalistka uznała, że młoda dziewczyna na pewno nie powinna przejmować się opinią internautów. Uważam, że nie jest ujmą przegrać konkurs, w którym występują tak różni artyści, do tego niezwykłe osobowości. Niektórzy mają świetne głosy, bardzo dobre piosenki, wygląd, co nie jest bez znaczenia na tego typu konkursach, mówiła Justyna. Gwiazda dodała również, że według niej zawsze musi być ktoś, kto przegra. Na tym polega konkurs. Dziennikarze portalu plejada.pl rozmawiali ze Steczkowską jeszcze przed występem Luny, dlatego gwiazda mówiła, że będzie ją wspierać, trzymając kciuki. Jeśli da się dobre show, nie jest ujmą przegrać. Przecież ktoś musi wygrać, a ktoś przegrać. Na tym polega ten konkurs. Natomiast ujmą jest, jeśli da się zły show i siłą rzeczy się przegra. Z takich sytuacji trudniej się podnieść. Trzymajmy więc kciuki, żeby występ Luny był jak najlepszy, dla dobra wszystkich fanów Eurowizji i dla dobra samej artystki, mówiła wokalistka. Steczkowska ostro o hejcie w sieci po Eurowizji. Justyna Steczkowska ma dla Luny radę. Starsza koleżanka wyznała, że 24-latka nie powinna przejmować się hejtem w sieci, który rozlewa się po jej niepowodzeniu. W przypadku powrotu bez nagrody wiem, że internauci bywają bezlitośni. Taka krytyka może podciąć skrzydła na wiele lat. Mam jednak nadzieję, że ludzie, którzy zajmują się Luną, wiedzą, jak podtrzymać ją na duchu w trudnych i emocjonalnych chwilach, wyjawiła Justyna.